Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla was kolejny, naprawdę krótki, nowy kawałek rozgrywki z dodatku Porzuceni. Będzie to jeden z zaginionych sektorów na nowej lokacji. Jeżeli chodzi o ten element rozgrywki, to ogólny poziom trudności zostanie podniesiony, a jeżeli na początku fabuły wpadniemy na zaginiony sektor, najprawdopodobniej sobie z nim nie poradzimy. Natomiast jeżeli nam się już uda, nagrody mają być znacznie lepsze niż te, które dostajemy na ten moment. Jak bardzo będzie się opłacać znajdować i czyścić te miejsca na mapie, okaże się dopiero we wrześniu, aczkolwiek jak zobaczycie na tym gameplayu, pojawią się w nich nowe elementy. Samo przebiegnięcie całej lokacji, zabicie tylko bossa, w niektórych przypadkach będzie niemożliwe. Jak zobaczycie na tym gameplayu, aby wybawić głównego bossa z lokacji, najpierw będziemy musieli uporać się z kilkoma falami przeciwników. Niby nieduża zmiana, ale każda dodatkowa mechanika dla urozmaicenia nam rozgrywki jest moim zdaniem jak najbardziej na plus. Ja się już z wami żegnam i słyszymy się w kolejnym materiale o Destiny 2. Saloon in its name. There's a place called The Saloon, but the line was too long. I didn't know that. Saloons have a No, you could just walk right in those double doors. That's how everyone did it. Like, it didn't never feel like people were lining up. Yeah. We were fewer people. That's true. Yeah, we were gonna cut through the boss here. Like, lost sectors in general. Faction rallies, I think, provided you a good reason to go get them, which they were pretty consistent sources of these, but basically, whenever there was a faction rally going on, it kind of just ignored them. Unless it was on Mars, I know they had a couple of lost sectors going back to find secrets and stuff, but never from one milestone. Yeah. Kind of, they never felt, like a thing you found once. Like, oh, that's cool. And then just kind of. It's definitely in keeping with everything they've said they're trying. Incoming.